Także dosyć dobrze pamiętam ten poziom, bo był... Widzieliście tego żołnierza? On poleciał w górę! Nie takiej śmierci chciałem, bez przesady! Cześć, witam was taki bardzo serdecznie z tej strony użytkownika DWWE, a to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy w 102 Dalmatians Puppies to the Rescue. I bez zbędnego przeciągania jedziemy do kolejnego poziomu, który tutaj się właśnie trafia, czyli do poziomu o nazwie Piccadilly. I co w nim będzie? Zobaczymy! Big Ben, can you point me the right way? You can start by following the bus to Trafalgar Square. I'll meet you over there with more information. No, więc tak jak widać, dokładnie co tutaj się dzieje, co po prostu musimy pokombinować w jednym sposobie. O chwila, samochody! Samochody! One tutaj są praktycznie, one by mnie tylko wkurzały niepotrzebnie. Tak jak właśnie widać. No ale dobra. Że tak jak miałem już powiedzieć, o od razu tutaj coś, bo pamiętam, że właśnie było coś takiego, że gdzieś tu było na środku. No ale dobra, lecimy dalej i pokierujemy się dalej po kółkośmi. O chwila, kto dzwoni? Hello, are you interested in a solid zirconium roof for your home? You should be, let me tell you what. Nie, nie jestem zainteresowany. Proszę akurat kierować tą ofertę do kogoś innego, bo ja nie dziękuję, jestem. No, ale tak jak widać właściwie, pewnie większość was się zdziwi w tym momencie, że co jest, czemu akurat nagrywasz trzeci odcinek z Dalmatyńczyków, skoro mówiłeś, że masz jakiś dziwny problem właśnie z tą grą. Otóż powiem tak, problem został rozwiązany, już nie ma tego problemu, został on naprawiony i gra już działa praktycznie w 100% sprawnie. To był bardzo dziwny błąd, muszę tylko przyznać tak naprawdę, więc nie wiem naprawdę jak to się stało, ale... Później się okazało, jak się jedna osoba zgłosiła się ten, żeby mi pomóc w tej sprawie i powiedziała mi dokładnie, czemu tak jest i razem rozwiązaliśmy właśnie, właściwie to on, można powiedzieć, rozwiązał ten problem praktycznie z dziwnym blokowaniem się właśnie gry i okazało się praktycznie, że wersja, którą miałem po prostu miała sobie jakiegoś dziwnego buga i dlatego tak tylko było. Kurde, mnie ta kamera zaczęła wnerwiać. Znowu się dzieje to samo, tak jak to było w przypadku, pamiętacie, z... Tony Hawkiem? Nie, to nie był Tony Hawk. Kurde, nie pamiętam, co to było. Nie, to mnie ważne, któryś był tam gra, gdzie też przecież miałem problem. A, już pamiętam, Królik z Bugs. Widocznie Królik z Bugs się chyba wściekł, że nie gram nim cały czas. Albo nie chcesz, albo chcesz, żebym wrócił po prostu po paru latach praktycznie. Więc tak jak mówię, że... Co do tego problemu, to dziękuję po prostu tej osobie. Ja nie będę mówić, kto to jest, ze względu na to, że sama osoba mówiła, że nie chce. Ale tak jak mówię, wielkie dzięki za to, bo dzięki temu mogę dokończyć właśnie tą serię. I teraz pewnie zastanawiacie się, czy niektórzy, co ja dokładnie robię w tym momencie. Otóż są tu takie platformy, które trzeba przewrócić w odpowiednim kierunku, żeby ułożyły się właśnie w dwa takie lwy, można powiedzieć. I ta platforma właśnie się opuszcza i ona musiała się akurat opuścić w odpowiednim kierunku. I dlaczego tak? Ponieważ jeżeli na nią skoczymy i użyjemy, o właśnie, to dzięki temu mogliśmy zgarnąć sobie dodatkowe kości. A te kości oczywiście się przydadzą. O, jak miło. Dzięki temu też mamy piękną oto... Przepraszam kierowcę autobusu, nie chciałem. To dzięki temu mamy piękną flagę Anglii. A dlaczego Anglii? Bo przecież oczywiście akcja dzieje się w Anglii. A sam poziom, który się nazywa, czyli Piccadilly, to jest też nawiązanie z ciekawości do prawdziwej ulicy, która jest w Anglii, dokładnie właśnie do Piccadilly, mniej więcej w środkowej części Londynu, z tego co pamiętam. Nigdy nie byłem w Londynie, więc nie wiem dokładnie gdzie to jest, można powiedzieć, ale trzeba uwierzyć na słowo, że rzeczywiście jest coś takiego. O, kolejną rzecz pokażę. Tutaj jest taka jakby... plachonia, nie? Wystarczy tylko szczeknąć i możemy na nią wejść. A co się dzieje po niej? Odblokowuje się specjalne ukryte przejście. I fajne jest to, że możemy też do nich wracać wielokrotnie, ile tylko chcemy. Więc to też jest akurat fajna sprawa, można powiedzieć. Sorry, ogólnie mówię sorry. Nie wiem, co się dzieje akurat dzisiaj, że ta kamera lubi mnie wkurzać praktycznie. Ostatnio tego problemu nie było, więc dzisiaj chyba po prostu można powiedzieć dzisiaj, że mój kontroler ma dziś zły dzień, po prostu. Najprościej rzecz biorąc na świecie. I powiem tak, nie jestem pewny, czy będę pamiętał wszystko z tego poziomu, bo oczywiście
To było dawno, dawno temu. Ale postaram się jak najwięcej zebrać oczywiście stąd rzeczy, czyli znowu zrobić tą setkę, żeby dolecieć dalej. Zwłaszcza, że przecież w poprzednim poziomie udało mi się wszystko zdobyć. I oczywiście musiałem nadrobić też pierwszy odcinek, ale to już z czasem oczywiście to zrobię i pokażę, co w tego mi brakowało. Bo już pamiętam, co wtedy brakowało mi, żeby zaliczyć wszystkie. I ten element był akurat ważny. Au, to bolało, ty cholerny żołnierzyku. Co akurat ten element był potrzebny, żeby przejść dalej i oczywiście odblokować wszystko. Bo tak bez tego ani rusz, niestety. Oczywiście to pokażę już poza tym, poza nagraniem. Być może, żeby po prostu nie przeciągać czasu. O, znowu ty. Hey, Fidget, what are those things in the walls? It's some kind of puzzle Professor Farzboom set up here to test your intelligence. You have to pick the symbols in the right order. If you get one wrong, you have to start over. No, to akurat wiadomo, to co powiedziała, to jest taki jakby rebus, trzeba go odblokować, tak jak tu widać. Powiem tak, ja chyba mniej więcej pamiętam, jak to wyglądało. O, jednak nie pamiętam, bo myślałem, że to będzie odpowiednia selekcja, więc sorry za to, że to jest tak, tak, o tak i w taki sposób. Wiadomo, im starszy człowiek, tym bardziej pamięta niektóre rzeczy, plus jeszcze to, że troszeczkę odświeżyłem sobie tego przed nagraniem, bo chciałem sprawdzić, czy będzie się nagrywać oczywiście. I się nagrywało oczywiście. Tak jak właśnie widać, można powiedzieć. Dobra, mam 54 kości. Ile tam? 3 właśnie też. Jaki? Sorry, ale akurat się nie pokazało, można powiedzieć. O, dzień dobry! Widzę! To kolejny poplecznik. Co? Nie zrozumiałem cię w ogóle. A, akurat to jest proste, wam pokażę. Zaraz pokażę wam, co trzeba tutaj zrobić. Tylko czekajcie. O właśnie. I patrzcie na magię. Najważniejsze to, że przynajmniej sam on miał fajną kąpiel, można powiedzieć, w tych ściekach. O, Cruella się odpaliła przy okazji, właśnie z tego co widzę. Ale ci powiem tak, przykro mi, ale akurat on siedzi w ściekach. Szuka akurat pewnego miejsca, żeby wyczyścić swoją koszulkę, bo gdzieś mu tam jej brakowało. Co jest dzisiaj z tym kontrolerem? Nie wiem, on lubi się tak mocno kręcić w kółko, jakby się gdzieś zablokował. Mówię, nie mam pojęcia, co się dzieje. Widocznie musicie przetrwać na razie. Dopóki oczywiście nie ukończymy tego odcinka. A właściwie poziomu, można powiedzieć. O, i znowu. Nie wiem, co jest grane. Mówię, przepraszam za to. Ale to nie ode mnie niestety zależy. Będę musiał pokombinować, co się dzieje dokładnie. Dobra, kolejny mamy tu i mamy kolejnego psiaczka w tym momencie. Mamy już 4, brakuje jeszcze 5 i będziemy mieli z głowy praktycznie cały poziom. Dobra. O, pamiętam tutaj ten element akurat. On nie był zbytnio łatwy ze względu jednego prostego faktu. O, przy okazji kość znalazłem. Z jednego prostego faktu nie był prosty, bo trzeba tutaj się odpowiednio zatrzymać. O, i wskoczyć na górę, ze względu na to, że... No właśnie, że on pojedzie dalej, a my musimy wskoczyć w odpowiednie miejsce, żeby po prostu... O, chwila właśnie, żeby zebrać kości. I powiem tak, czasami te kości są, o, jak widzicie, trochę takie wstrętne, bo one niby stoją, ale tak naprawdę ten, trzeba skakać po nich, żeby w ogóle je chapnąć. Teraz zrobię kolejną rzecz, żeby po prostu je złapać. Panie kierowco, proszę się zatrzymać! Może niekoniecznie akurat tutaj, ale chciałem zatrzymać się, żeby pójść tam na kolejne kości, które będą czekać na mnie. Na tamte to jeszcze dojdziemy w swoim czasie praktycznie, ale muszę jeszcze zebrać resztę. Troszeczkę mi ich jeszcze brakuje. O, i co teraz skoczę? O nie! Stój, 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 stój! Stój, 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 stój
Stój, dziękuję. Chcę tutaj wskoczyć! Stój! No nie, no! Źle wskoczyłem, niestety. Właśnie dlatego mówiłem, że to jest ten problem praktycznie, bo trzeba odpowiednio tam wskoczyć, a to... Powiedzmy tak, w moim przypadku, jak widać, to nie jest odpowiedni sposób, żeby właśnie wskoczyć. I teraz próbuję... O! Teraz wyszło! I to się musiałem ten... Musiała być taka trochę metoda prób i błędów, można powiedzieć. Kolejny ściak! Numer 5, tego co pamiętam, więc jeszcze zostanie jeden. O! Przy okazji sobie trochę zdrowie też odreperuję. Hopa! A i te, bies tego kościa. Zapomniałem tego, zapomniałem przerzucić na tego psiaka, bo mówiłem w poprzednim odcinku, że można to zrobić i ja mówiłem, że tak będę planował sobie zmieniać co jakiś czas właśnie psiaki, że raz jeden, raz drugi będzie właśnie. Więc sorry wielkie, akurat ty gwiazdą nie jesteś tego odcinka, tylko tam twój brat jest tą gwiazdą, ale na następny odcinek już na 100% będziesz ty gwiazdą. I przy okazji także, jak widać, udało się odblokować tego. Wypuścić kolejnego psiaka i jest wolny praktycznie. Dobra, lecimy dalej. Gdzie mnie teraz pokieruje? Bo oczywiście zostało mi jeszcze 92 te. Zostało mi... O! Chwila! Au! Ała! Dziękuję bardzo. To było bardzo pouczające z mojej strony. Dobra, teraz poszukam jeszcze tych 5 kości, bo gdzieś one tutaj są, tylko gdzie pytanie? Dobra, tutaj jest jedna na samym tym końcu. I mówię, zobaczymy jeszcze, gdzie to się pokieruje praktycznie. Ja mogę ogólnie też powiedzieć, że ja się bardzo cieszę, że kontynuuję dalej tą serię, bo nie ukrywam, że chciałem, po prostu bardzo chciałem zrobić tą serię, bo przecież to gra z mojego dzieciństwa, więc dużo wspomnień zostanie odblokowanych praktycznie, jak się no kiedyś zagrywało praktycznie te Dalmatyńczyki, jak się kiedyś nimi bawiło, jak się męczyło też w kolejnych poziomach, jak to przejść dalej i tym podobne. I po prostu będę czerpać przyjemność z tego, można powiedzieć. O, właśnie myślałem, kolejna kość, więc jeszcze teraz brakuje nam 3. Gdzie będą te 3? Odsłaniajcie się w tym momencie, moje drogie kości ukochane, bo chcę was chętnie dorwać, gdzieś zakopać i może jakiś kot je później znajdzie i będzie trzymać je swoim magnesem. Takie małe nawiązanie do jednej z kreskówek. Oczywiście to nie jest z Dalmatyńczyków, to jest, bo to jest innej. A. Zapomniałem, że przecież tu jeszcze mogłem to odpalić, no właśnie. I mamy komplet. I jeszcze wezmę przy okazji hot doga. Niam, niam, niam. On jest smaczny. I dobra, teraz możemy, myślę, wracać właśnie do tego miejsca. Tylko nie pamiętam, gdzie to było. A nie, pamiętam, chwila. Żartuję właśnie. I widzę, że przy okazji mi się chyba kamera naprawiła w końcu. Więc mogę lecieć dalej. Ale mówię, teraz to będzie trochę takie... Kurzenie się, w którą to stronę jechać. Ale chyba już mam w dobrym kierunku właśnie. Więc spokojnie. Lecę na ciebie, bo chcę checkpointa zrobić. Gdzie będę mógł już dla pewności mieć to, że nic mi się nie skopie. O! Mamy kolejną tą i dziękujemy bardzo. Zapisać grę? Jak najbardziej. Trochę będzie taki chaotyczny odcinek albo coś, ale to nie szkodzi, bo przecież... O to właśnie chodziło. O, widzę, że w następnym odcinku już będziemy mieli przygodę z wielkim Big Benem, czyli oczywiście największą budowlą, jeżeli chodzi o Anglię praktycznie, więc mówię, nią się zajmiemy w następnym odcinku, gdzie weźmiemy się na nią i sprawdzimy, jakie one wnętrzności oczywiście okrywa poza zegarem i tym podobne. Tak czy siak, ja jeszcze tu z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcecie, napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy. Jestem użytkownik AdiDobDobli, na razie i cześć!